witam Państwa na kolejnej części dzisiejszej konferencji, proszę Państwa, związanej z symbolicznym oddaniem do użytkowania drogi, a tak naprawdę drogi w dwóch miejscach, dwóch inwestycji niezależnych od siebie, ale mówimy tutaj o tej inwestycji Czerniewice, Mała Wola, Brzozów. Proszę Państwa, łącznie te dwa zadania to kwota prawie 1,5 miliona złotych. Z tego 400 tysięcy to jest dofinansowanie od wójta gminy Czerniewice. Proszę Państwa, wraz ze mną w tej części konferencji udział biorą członek zarządu powiatu, pani Elżbieta Łojszczyk, radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, pan Dariusz Kowalczyk, wójt gminy Czerniewice, pan Andrzej Bednarek. Są, proszę Państwa, również obecni z nami sołtys tutaj tej miejscowości, pan Benedykt Kaczmarek, przepraszam, to jest radny Rady Gminy, i jest pan również Konrad Kąski, sołtys tej miejscowości. Bardzo, proszę Państwa, się cieszymy, że te dwie inwestycje udało się zrealizować w roku ubiegłym, czyli w roku 2021. Dobra współpraca z Radą Gminy, dobra współpraca z wójtem gminy, to, proszę Państwa, później owocuje właśnie takimi inwestycjami. I to, co jest ważne, to, co jest istotne, zostało poprawione bezpieczeństwo mieszkańców gminy, jak i również tych wszystkich, którzy przemieszczają się tymi drogami. A przecież w tym wszystkim to jest najważniejsze. Komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo tych wszystkich, którzy poruszają się naszymi drogami. Proszę Państwa, w tej chwili zapraszam do zabrania głosu radnego Rady Powiatu Tomaszowskiego, pana Dariusza Kowalczyka. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na drodze powiatowej w miejscowości Mała Wola, droga powiatowa Mała Wola, dzielnica Brzozów. Jak już zostało wspomniane, zostały wyremontowane, zmodernizowane dwa odcinki drogi. Jest to droga bardzo strategiczna, można powiedzieć, bo łączy dwie gminy, gminę Czerniewice i gminę Rzeczyca. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu staroście oraz zarządowi za trafną decyzję, to znaczy za przeznaczenie środków na tą drogę. A modernizacja, budowa drogi to inwestycja w bezpieczeństwo. W bezpieczeństwo mieszkańców, w bezpieczeństwo użytkowników tej drogi, jak również tych, którzy tutaj tą drogą się poruszają. Bardzo serdecznie również chciałbym podziękować panu dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, który nadzorował tę inwestycję, jak również dziękuję bardzo wykonawcy. Wykonawca bardzo sprawnie przeprowadził tutaj cały ten odcinek drogi, modernizacji tej drogi. Jak skutecznie, to się okaże dopiero, jak będzie ta droga w pełni użytkowana. A myślę, że zrobił to bardzo dobrze, bo nie jest to jego pierwsza inwestycja. Proszę Państwa, wspomniałem, że to jest droga, która łączy dwie gminy, a właściwie łączy trzy gminy, bo jeszcze ten ciąg drogi przebiega przez gminę Czerniewice, ale dochodzi do gminy Żelechlinek. Cały ciąg drogi to ponad 15 kilometrów, ten to prawie 8. Jeszcze raz dziękuję w imieniu tutaj mieszkańców, oraz również w imieniu własnym za trafną decyzję. Dobrze się stało, że te środki były przeznaczone. Jest dobrze, ale prosimy o więcej, bo proszę Państwa, brakuje praktycznie 1,5 kilometra do zmodernizowania tego ciągu drogi. Będzie łączyła trzy gminy, a będzie to ponad 15 kilometrów. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję radnemu Rady Powiatu Tomaszowskiego, panu Dariuszowi Kowalczykowi. A teraz proszę o zabranie głosu członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, panią Elżbietę Łojszczyk. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło być tutaj w tak zacnym gronie pana starosty, pana radnego powiatowego Dariusza Kowalczyka, pana wójta, panów sołtysów i pana dyrektora. Piękny odcinek drogi. Myślę, że to jest wzór dobrej współpracy między powiatem a gminą. I mam nadzieję, że więcej takich odcinków poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu będziemy oddawać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo pani Elżbiecie Łojszczych i zapraszam do zabrania głosu wójta gminy Czerniewice, pana Andrzeja Benarka. Witam wszystkich bardzo serdecznie, panie starosto, panie radny, pani członek zarządu, wszyscy tutaj zgromadzeni. Szanowni państwo, w ubiegłym roku w gminie Czerniewice zostało wykonanych prawie 8 km zmodernizowanych dróg za kwotę 4 670 000, w tym dofinansowanie zewnętrzne 2 870 000. Tutaj zostały zmodernizowane dwa odcinki, jeden 990 metrów z dofinansowaniem gminy prawie połowę 400 tysięcy, drugi wykonał powiat za ponad 600 tysięcy, 1450 metrów. Odcinek drogi, na którym się znajdujemy, Czerniewice, Józefów, Wannów, Mała Wola, dzielnica na terenie gminy Czerniewice, został wykonany w całości. Z tego bardzo się cieszę, że poprawiło się, jak tu moi przedmówcy powiedzieli, bezpieczeństwo. My, odkąd jestem tu wójtem i rada, zawsze dofinansowujemy zadania powiatowe i myślę, że dalej ta współpraca będzie się tak układać. Dziękuję bardzo, że to udało nam się wspólnie to zadanie wykonać i liczę na dalszą współpracę. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panu wójtowi Andrzejowi Bednarkowi. Proszę państwa, teraz zapraszam do zabrania głosu radnego Rady Gminy Czerniewice, pana Benedykta Kaczmarka. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym w imieniu mieszkańców i swoim bardzo podziękować powiatowi za wykonanie robót na tej drodze i znaczy z udziałem pana wójta i naszym współpracą. Bardzo serdecznie dziękuję państwu. No i to wszystko. Dziękuję. Dziękujemy panu radnemu. Proszę państwa, teraz poprosimy o zabranie głosu sołtysa tutaj tej miejscowości, pana Konrada Kąskiego. Zapraszam. Dzień dobry. Chciałbym powitać zacnych gości i podziękować im za tak wspaniałą drogę, za tak duże dofinansowanie. Przede wszystkim panu staroście, panu radnemu, oczywiście też naszemu panu wójtowi. Myślę, że ta droga będzie służyła nam długo, jest bezpieczna, poszerzona. Oby była bezpieczna i żeby tutaj nie dochodziło do żadnych niepotrzebnych zdarzeń. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panu sołtysowi i na koniec zapraszam do zabrania głosu zastępcę dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, pana Piotra Fiałkowskiego. Dzień dobry, szanowni państwo. Inwestycje drogowe to inwestycje przede wszystkim w bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg korzystających z nich. To inwestycje, dzięki którym rozwija się region, rozwija się gmina, rozwijają się miejscowości. To inwestycje również w środowisko, dbałość o to środowisko. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego zadania. Można było je zrealizować bardzo sprawnie, szybko. I niech wszyscy użytkownicy tej drogi czują się na niej bezpiecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Piotrowi Fiałkowskiemu. Proszę państwa, ta współpraca z gminą Czerniewice, z wójtem gminy, z radą gminy układa się bardzo dobrze i liczymy na to, że tutaj również w tym roku 2022 ta współpraca będzie miała taki wymiar, że będziemy mogli na koniec roku zaprosić państwa do pokazania zrealizowanych nowych inwestycji, tak jak tutaj zresztą było wspomniane, we współpracy, wspólnej współpracy gminy i powiatu tomaszowskiego. Także serdecznie gratuluję mieszkańcom gminy tych nowych dwóch inwestycji, które zostały pięknie zrealizowane. I to, co jest ważne, to, co jest istotne, tutaj wszyscy jesteśmy jednomyślni, żeby działać na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego, a to, co chcę podkreślać, że ten zarząd powiatu, ta rada powiatu widzi powiat jako całość.
Realizujemy inwestycje na terenie wszystkich gmin naszego powiatu, czyli chcemy w sposób taki zrównoważony docierać z tymi inwestycjami wszędzie, tak żeby tą nową jakość poczuli wszyscy mieszkańcy naszego powiatu. Oczywiście tutaj gmina Czerniewice ma swojego istotnego przedstawiciela, pana Dariusza Kowalczyka, radnego Rady Powiatu, który bardzo mocno, istotnie w Radzie Powiatu i w Zarządzie Powiatu lobbuje, żeby tych inwestycji na terenie gminy było jak najwięcej, ale to, co jest istotne, można powiedzieć, te wnioski znajdują wsparcie u wszystkich radnych, jak i również u wszystkich członków Zarządu Powiatu. A panu wójtowi i Radzie Gminy jeszcze raz dziękujemy za to wsparcie finansowe tych naszych inwestycji powiatowych. Bardzo serdecznie tutaj dziękuję naszym mediom, które są obecne, tak jak powiedziałem, zawsze, kiedy przekazujemy dobre i bardzo dobre informacje dla naszych mieszkańców. Dzisiaj mogę powiedzieć, że zapraszamy państwa jutro na godzinę 12 do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, żebyśmy mogli się podzielić kolejnymi informacjami o wspaniałych inwestycjach, które są realizowane w ramach zasobów powiatu. Dziękuję bardzo.